Cześć, a dzisiaj naszła mnie ochota, żeby spróbować princesę kokosową. To jest generalnie produkt, którego ja osobiście jeszcze nie próbowałem, stąd też właśnie dzisiejszy wybór. Za taką princesę w hipermarkecie zapłacicie około 2 zł. W tym przypadku jest to 40 gramów. No i jeżeli chodzi o skład tego produktu, no to sobie teraz sprawdźmy, jak to wszystko wygląda pod tym względem. No, jeżeli chodzi o skład, no to prezentuje to się w następujący sposób, a mianowicie mamy tutaj oleje roślinne, palmowy shea, następnie cukier, mąka pszenna, preparat serwatkowy w proszku z mleka, odtłuszczone mleko w proszku maltą, dekstryna, wiórki kokosowe, tłuszcz mleczny, emulgatory lecytyny E476, substancje spłukniające węglany amonu, węglany sodu, aromat naturalny, sól. Pamiętajcie też, że dodatkowo produkt może zawierać orzechy ziemne, orzechy i soję, a zatem tak to prezentuje się pod względem samych składników. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy dotyczące wartości odżywczej, tutaj mamy to oczywiście podane w przeliczeniu zarówno na 100 gramów, jak i na 40 gramów. No i jeżeli chodzi o właśnie w porcji na 40 gramów, to mamy tutaj 220 kilokalorii, 13,1 gram tłuszczu, 7 gramów właśnie w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7 gramów, węglowodany mamy tutaj 23,3 gramy, w tym cukry 16,4 gramy, następnie błonnik poniżej 0,5 grama, następnie białko 2 gramy, no i zostaje nam jeszcze sól 0,14 gramów. A zatem teraz może spróbujemy sobie rozpakować tą princesę kokosową i zobaczymy, jak to prezentuje się w środku. A zatem otwieramy sobie tutaj spokojnie właśnie za ten papierek, za to opakowanie i tak to prezentuje się w środku, tak? A zatem jak sami widzicie, bardzo ładnie, apetycznie to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o zapach, bardzo taki, bym powiedział, słodkawy, gdzieś tam wyczuwa się nutkę właśnie tego kokosa. A jeżeli chodzi o smak, no to sobie ugryziemy i spróbujemy, jak to wszystko smakuje. A zatem próbujemy. No i powiem wam, pechota, ja nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że to takie smaczne będzie. Więc ja tutaj wystawiam notę naprawdę wysoką, 9,5 na 10. Myślę, że jeżeli lubicie kokosowe smaki, to ta princesa będzie tutaj naprawdę dobrym wyborem. Na pewno częściej będę kupował ten produkt. A zatem tyle ode mnie. Jak najbardziej polecam wam princesę kokosową. Ja jestem też ciekaw waszych spostrzeżeń na temat tego produktu. Napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie na temat princesy kokosowej. A tymczasem to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.